25 lutego Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach przeniosła się w zamierzchłe czasy i pozwoliła swoim gościom stanąć oko w oko z dinozaurami. Dzień dinozaura to święto, jak się okazało, dla każdego, i dla maluchów, jak i dla dorosłych. Od godziny 10 do godziny 15 w bibliotece odbyła się seria warsztatów, przedstawienie teatralne, wykłady. Atrakcje właściwie dla każdego. Podczas tego wyjątkowego spotkania odbyły się warsztaty plastyczne, na których można było zaprojektować i wykonać własną koszulkę z dinozaurem, zbudować tyranozaura z masy papierowej lub uszyć go z filcu, skosztować wyjątkowego dinotortu, czy też dowiedzieć się więcej o prehistorycznych gadach, oglądając prezentację multimedialną i podziwiając minerały udostępnione przez Muzeum Geologii Złóż wydziału górnictwa i geologii Politechniki Śląskiej. Jedną z głównych atrakcji było zaproszenie Teatru Luft na korbkę, który wystąpił z premierowym przedstawieniem pod tytułem "Teo Śląski Dinozaur". Przedstawienie wykorzystujące różne techniki teatralne było trochę również y, atrakcji w postaci dymu, trochę. Ognia nawet, dzieci były zachwycone. Myślę, że to była szczególna dla nich tutaj atrakcja. I tym razem Miejska Biblioteka Publiczna zaskoczyła swoich gości mocą niespodzianek i atrakcji. Niebawem można się spodziewać kolejnych niezwykłych wydarzeń. Właściwie każdego dnia coś się u nas dzieje, ale planujemy niespodziankę na 1 kwietnia. Proszę obserwować nasze media społecznościowe, naszą stronę internetową. Myślę, że to będzie kolejne nietypowe, jak na bibliotekę spotkanie promujące taki aktywny i mądry sposób spędzania wolnego czasu.